Jak co roku, w trosce o bezpieczeństwo wypoczywających, policja w całym kraju przystąpiła do akcji Bezpieczne Wakacje 2016 i Bezpieczna Woda. Podczas wakacji policjanci częściej kontrolują miejsca grupowania się osób nieletnich. Zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo podczas wypoczynku nad wodą. Jest to niezmiernie ważne i tutaj apelujemy do wszystkich mieszkańców powiatu kozińskiego, aby zwrócili uwagę szczególną na te bezpieczeństwem wypoczywania przede wszystkim dzieci nad wodą oraz zachowali przede wszystkim tutaj zdrowy rozsądek podczas właśnie własnych kąpieli nad tą wodą, tak? Apelujemy, żeby nie wchodzić do wody podczas spożywania alkoholu. Jest to bardzo niebezpieczne. Na szczęście na naszym terenie powiatu kozińskiego do tej pory nie doszło do żadnego utonięcia. Wspólnie z sanepidem oraz ze strażą pożarną prowadzimy kontrole półkolonii, kolonii na terenie całego powiatu kozińskiego. Takie kontrole już były przeprowadzane w tym miesiącu. Są planowane następne kontrole, które również będą miały na celu kontrolowanie tego bezpieczeństwa wypoczynku dzieci i młodzieży, którzy przyjeżdżają do nas na wakacje. Podczas wakacji częściej kontrolowane są drogi krajowe przez Wydział Ruchu Drogowego. Na nich przede wszystkim się najbardziej skupiamy, ponieważ dochodzi do zdarzeń drogowych. Apelujemy cały czas tutaj do mieszkańców całego powiatu kozińskiego o zdjęcie z nogi z gazu, o zastanowienie się, wcześniejsze wyjechanie, aby dotrzeć bezpiecznie do miejsca, gdzie chcemy spędzić wypoczynek, gdzie chcemy odpocząć.